Witajcie kochani, witam was wszystkich serdecznie już w piątym poradniku City Skylines, jak zacząć budować miasto. Poradniku, który również jest no, swoistego rodzaju porównaniem wersji drugiej do poprzedniej, bo jest tutaj sporo różnic, które wam przedstawiam. A więc moi drodzy, ja jestem Yuken i zapraszam was do oglądania. Piąty odcinek, zaczniemy od porównania, bo jest to, moi drodzy, poradnik mówiący o tym, jak zacząć budować miasto, aby zarabiać, jak budować miasto bez kredytów i jak nie zbankrutować. Tak, dobrze słyszycie, jest to poradnik, gdzie kredytów żadnych nie mamy, co wam zaraz też udowodnię dla niedowiarków, ale zaczniemy od takiego podsumowania. Mamy, słuchajcie, kochani, siódmy kamień milowy. To jest to, kończyłem poprzedni odcinek, mówiłem, że chwilkę tam trzeba odczekać, aby ten kamień milowy wszedł. Jest, mamy go. Mamy 5000 mieszkańców i porównanie, co w mieście jest, czego w mieście nie ma. Otóż moi drodzy, no wiadomo, podstawowe rzeczy jak cmentarz, klinika są, jest szkoła podstawowa, jest liceum, jest szkoła pomaturalna. Te rzeczy jak najbardziej sobie wybudowaliśmy, jest wiadomo komisariat policji, nawet nie komisariat, a posterunek on się nazywa i jednostka straży pożarnej. Mamy też jednostkę do stacje służb drogowych, no i wiadomo, domki i tak dalej. Natomiast nic więcej na ten moment nie budowaliśmy. No pewnie ku waszemu zdziwieniu będzie, jak to możliwe, że my nie mamy prądu. Znaczy, prąd mamy, bo prąd, kochani, kupujemy od sąsiada. Więc jak to jest, że na siódmym levelu nie wybudowałem jeszcze elektrowni, a już właśnie sprawdzimy, czy to jest moment, w którym ta elektrownia powinna być kupiona, wybudowana. Mamy, jak widzicie, zużycie 17 tam megawatów tej energii, którą kupujemy od sąsiada. Ale musimy zobaczyć, przyjrzeć się, ile nas to kosztuje. Importowany prąd kosztuje nas 85 tysięcy. No to to jest moment, w którym uważam, że jak najbardziej elektrownię już trzeba wybudować. Dlaczego w taki sposób i dlaczego tak późno? Zobaczcie, mała elektrownia węglowa kosztuje nas 70 tysięcy miesięcznie. Produkowałaby, powiedzmy, tyle tego prądu, ile mamy teraz. Więc dopóki nie przekroczyła kwota zakupu prądu od sąsiada, tak, tego prądu, no to ja tej elektrowni nie budowałem, bo uważałem, że lepiej jest płacić na przykład 30 czy 20 tysięcy za zakup od sąsiada, niż po prostu budować elektrownię, która nas wyniesie dłużej. To jest naprawdę spora oszczędność miesięczna, ale teraz się mocno musiałbym zastanowić. No widzicie, mamy elektrownię gazową, ale koszt utrzymania jest kosmiczny. Przychodzi mi na myśl, jeszcze taka szalona myśl, czy by tego prądu po prostu nie sprzedawać, ale to raczej na tym etapie jeszcze nam się nie opłaci, więc myślę, że i tak zaczniemy od zwykłej elektrowni węglowej, którą tutaj na obrzeżach sobie wybudujemy. Możemy ją jak najbardziej podłączyć do sąsiada, natomiast nie widzę jakiegoś tutaj sensu póki co, aby jakoś tam się z tym rozdrabniać. Zrobimy sobie małą drogę, bo elektrownia nie potrzebuje dłużej. Ja bym ją najchętniej, słuchajcie, ja bym w ogóle najchętniej jakoś tak tu wybudował, tak żeby się nam zmieściła. Nie wiem, ile ona potrzebuje miejsca. Plus jest taki, że można się przymierzyć. Dobra, tyle miejsca. Mam nadzieję, że w tę stronę to jest, bo nie wiem, jak ona tam. I oczywiście, moi drodzy, stopniał nam śnieg od poprzedniego odcinka. Mamy już ładnie to zrobione. Dobra, tutaj takimi kwadratami sobie zbudujemy, bo to i tak wiadomo, że z czasem będzie wszystko przebudowywane, a jednak większa jest. Dobrze. Ale okej. I tylko co musimy zrobić, to podłączyć się do linii energetycznej. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo może się okazać, że będziemy, moi drodzy, sąsiadowi również prąd sprzedawali. Jeśli będzie to na siebie zarabiało, no to na pewno pomyślę o elektrowni numer 2, o tej droższej. Póki co widzicie, to jest wszystko kwestia, żeby zarabiać, żeby było w miarę okej. No tu mi się jeszcze te drogi troszkę nie podobają, tak teraz patrzę, ale to będzie do przerobienia, ponieważ tutaj, jak widzicie, mam cały taki plac zostawiony, to robiłem w poprzednim odcinku, którym no, będą te wszystkie budynki
jak uniwersytet, jak ratusz miejski, jak zajezdnia autobusowa, żeby autobusy tutaj jeździły, czy też tramwaje. Zobaczymy. Co też zmieniłem, no to porównałem trochę terenu, tutaj zrobiłem nabrzeże, stwierdziłem, że to tak ładniej będzie wyglądało, jak skoro i tak to jest jezioro, no to przy brzegu ono nie musi być jakieś tam, a statki i tak tu nie pływają, no bo jest to jezioro. Także myślę, że ta część będzie tak bardzo przeze mnie zrobiona, no nazwałbym to luksusowo. Zobaczymy, zobaczymy, moi drodzy. Mamy cały czas zapotrzebowanie na domki i takowe pewnie będziemy musieli już budować. Trochę ogarnąłem tutaj tą górkę, bo była. Natomiast tak, co jeszcze tutaj nam brakuje w naszym mieście? Czego jeszcze nie mamy? No nie mamy oczywiście uniwersytetu. Mógłbym go odblokować, ale jak widzicie, no chociaż koszt utrzymania już jest w miarę okej. Okay. Myślę, że już nas na to stać, więc to jest chyba moment, w którym możemy myśleć o uniwersytecie. Nie mamy jeszcze w ogóle żadnego transportu. Nim się jak najbardziej zajmiemy. No bo tak jak mówię, te miejsca, które tu pozostawiałem, są do zagospodarowania na transport. I zastanowię się, czy będą to na przykład jakieś dwie linie autobusowe, później reszta na przykład tutaj załatwiona metrem, może tramwajów w ogóle nie damy, a może damy tramwaje, zobaczymy. To też jest w postaci gameplayu, więc wy tak naprawdę możecie to pisać w komentarzach. Jak w ogóle wygląda kwestia z wodą? Tu strasznie zanieczyszcza, ja bym wolał, moi drodzy, jak mam być szczery, to ulepszyć. Mimo, że to jest jakiś tam koszt, no nie, nie wiem, dajmy jakieś tam ulepszenie, bo tutaj nam widzę, że tory przeszkadzają strasznie, a inaczej się nie da, no to nie damy ulepszenia, no to trudno, nie będziemy przestawiali budynków. Jeszcze torami oczywiście się zajmiemy, no bo wiadomo, że kwestia już jak najbardziej na czasie, żeby się zająć pociągami. Także to wszystko powoli, powoli będziemy do celu dążyli tutaj. I jakoś te drogi w miarę tutaj ogarnąłem. Tu jeszcze nam coś tutaj się pojawiło. Ruiny starego młyna. No, powiem wam, że ja bym to przestawił gdzieś tu w okolice może przemysłowe, chociaż jakiś stary młyn już tu mieliśmy. To może damy w ogóle do strefie rolniczej, to nie za bardzo jest gdzie, bo tu jest tak napchane, słuchajcie, że... A może tu? Przy wjeździe? W domkach to nie będzie, myślę, że przeszkadzało, bo to jakaś zawsze atrakcja. No dobrze, dobrze, moi drodzy. Dużo w ostatnim odcinku oczywiście tutaj skupialiśmy się na równaniu terenu, no bo jak się okazało, te tereny są strasznie nierówne, także było sporo równania terenu. I jak widać, no jeszcze jakoś tam to się idealnie nie udało ogarnąć, no ale to już nie będziemy się aż tak tym pocić. Najważniejsze, że jak widzicie, jest tutaj ogarnięte to i plan jest taki, że tu chciałbym przy drodze dać domki i to będę robił na pewno za chwilkę, ale nie tuż przy wodzie, tylko właśnie po drugiej stronie ulicy, czyli ta ulica będzie biegła w miarę możliwości blisko wody, żeby nie zniszczyła nam nabrzeża, a po drugiej stronie ludzie będą mieli sobie po prostu domki. Taki jest jakiś mój tutaj pomysł. Raz zrobię to troszkę inaczej, bo zawsze robiłem tak, że też ludzie mieli z ogródków z tyłu widok na wodę, a teraz nie chcę tego robić, bo wiem, że się zrobi skarpa. No chyba, że uda nam się to jakoś... bo ci tutaj mają, tylko tego tu już się nie da za bardzo ogarnąć. Znaczy dać się da wszystko, moi drodzy, tak naprawdę. To się wszystko da. Ale zobaczmy, czy to da się jakoś w miarę... to jest jeszcze za nisko. O, może tak? Jakby to się dało jakoś, słuchajcie, ładnie ogarnąć, to ja bym z miłą chęcią... z miłą chęcią bym to im, słuchajcie, zafundował. Dobra, spróbujmy. Zobaczmy. Bo to też jest jakaś fajna opcja, tylko właśnie by trzeba to jakoś... O, widzicie, to znowu nam wraca gdzieś tam do punktu wyjścia, ale możemy spróbować jeszcze tym narzędziem. No, tylko że to nie będzie, jak widzicie, tak super prosto. Potem i tak gładzeniem będzie trzeba to załatwić, nie? To narzędzie nie jest jakby idealne.
za każdym razem trzeba kliknąć na nowo i takie potem się krzywe robią jakieś tutaj jazdy, więc nie wiem, czy to akurat jest ok. Możemy spróbować i teraz to trochę dogładzić. Tutaj brzeg się wygładzi, nie wiem jak... No może? Chciałem trochę, kurczę, nie takie duże te nabrzeże, no. Chciałem, żeby oni mieli wodę za oknem już prawie. No tak, to trochę jest bez sensu. To jest trochę bez sensu, bo za daleko wyjechaliśmy, kurczę, z tym. Dobra, najwyżej będziemy... Zrobimy inaczej. Przecież można drogę puścić tuż przy wodzie, tak jak robię to teraz, a zawsze można trochę tutaj dodać niskiego terenu i w razie czego, to możemy nawet drogę, słuchajcie, odrobinkę dać dalej, dosłownie o jedną kratkę, z tym tutaj oto założeniem, że na przykład dodamy tam, wiecie, troszkę tego terenu i tam jakieś, chociaż na trzy kratki, jakieś domki, o, może tak? Zobaczymy. Już chciałbym troszkę domków takich tutaj luksusowych pobudować, bo najwyżej będą mieli mniejsze działki, nie? Na takie symboliczne trzy kratki, jakbym coś tutaj dodał. Będziemy się tym bawić, to też dzięki temu poznacie troszkę, jak działa to narzędzie równania terenu. Tak jak już powtarzałem, moi drodzy, aha, to lecimy z tym nadal. Tak jak już powtarzałem, nie ma narzędzia niestety takiego w dwójce, które było w jedynce, fabrycznie, że tak powiem. Nie, to już to by można... Czyli nie mamy tych nabrzeży. Fajna to była opcja. Ja mam nadzieję, że zostanie to do dwójki dodane, bo nie wiem, czemu tego tu nie ma. Ja często, słuchajcie, nabrzeża... Kto to tutaj? Co to jedzie? A, ciężarówka. Myślałem, że jakiś motocyklista, tak z daleka wyglądało dziwnie. Okej. Okay. Bo słuchajcie, te nabrzeża w moim odczuciu były naprawdę fajnym narzędziem. Zrobić jeszcze tutaj kawałek drogi piaskowej. Zobaczymy. Że kawałek drogi piaskowej im tu zrobimy, o. Ale to tylko dotąd. Wiesz, w sumie teraz mnie kusi, że jak tutaj już zrobiłem te równanie, to żeby tutaj to zrobić. Na próbę. A najwyżej trochę mniej kratek. To zrobimy, a czemu by nie, o. Nie, zobaczymy jak to będzie wyglądało, będzie to test. I tutaj dzielnicy, zobaczmy, ale zrobimy nie od wody, tylko właśnie od strony przeciwnej. I tu wszystko totalnie zakleimy. Czy tu warto to łączyć? Wiecie co? Pauza. Myślę, że akurat to warto by było tutaj połączyć. Czemu tam domki od razu się spruły mi do mnie tutaj? A, bo się od razu przetem. Dobra, okej. Okay. Od razu przemieniło nam z klatkami, okej. Okay. Najwyżej później coś tam się poburzy, bo tu na pewno jakieś połączenia będziemy robili tych dróg. Nie wierzę, że nie. Ale niech sobie będą na razie te domki. Myślę, że połączone z tą główną drogą i tu będzie jej końcówka, chociaż ja bym ją wcześniej już zakończył, tą szeroką drogę. Nie jechałbym z nią tak daleko, bo ona miałaby uciekać. W ogóle ja bym chciał ją troszeczkę tak z takiego zakrętasa poprowadzić, żeby ona tam biegła, wiecie, w tą dalszą część. Czy tak powiedzmy miałaby docelowo, no nie musi ona na środku biec, ale załóżmy stąd. To mamy kolejny plan na zrobienia, widzicie, do pobawienia się drogami. Tylko też nie wiemy, z której strony będziemy startowali, załóżmy, że wystartujemy stąd. Tutaj, jak widzicie, wszystkie linie pomocnicze macie. Wszystko wam ładnie rysuje. To jest coś naprawdę pięknego. To jest narzędzie, które kiedyś było jako mod dodane do jedynki, a tutaj w dwójce macie. I to jest akurat... I dlatego jestem w stanie im wybaczyć to, że
Ej, ale moi drodzy, ja złą drogę wybudowałem. Bo to musi być tam. Zagapiłem się. Ale jak widzicie, przebudowa tu się nie zmieniła. Zmieniła się zmiana tylko kierunku w ruchu. Jest. No dobra, no to skoro tutaj tak zaczęliśmy budowę, no to myślę, że tutaj ta droga też by sobie mogła jakoś tutaj tak podejść. Może stąd. Troszkę tu, jakiś zakrętasik lekki. No. No. Jakiś to tam sens będzie miało. A tutaj może te drogi... Tylko teraz tak. Do głównej nie chciałbym za dużo robić tych dróg, więc ja myślę, że wiecie, co zrobimy. To trzeba by już zrobić pauzę teraz. Ja myślę, że od głównej tutaj mamy takie fajne miejsce. Ale to nie wiem, czy nie zrobimy już... prostą drogą. Tu sobie zostawię taki trójkącik, bo tam jakieś może parki się też pobuduje, bo są takie różne fajne parki. Ale ja bym ją to, wiecie co, troszeczkę tak, o, tutaj jest taki międzykratkowy, że tak powiem, lusto. No, i wtedy te drogi ze sobą połączymy i tu będą też jakieś tam domki, z naciskiem też na to, że tutaj jest ta strefa cała z autobusami, ze wszystkim. Okej, okay, tutaj coś nam się ktoś chce wyprowadzać, nie wiedząc dlaczego, moi drodzy. No to już nie będziemy zmuszali. Nie będziemy zmuszali. Zobaczmy teraz, jak te drogi tu pociągniemy. Nam się troszeczkę tak... Ta droga nam troszeczkę tutaj, że tak powiem, zboczyła z kursu. Ale na szczęście tutaj jeszcze nic nie jest, także... O, będziemy mieli pretekst, żeby... Będziemy mieli trochę pretekstu, żeby jeszcze tutaj teren wygładzić. Póki co, jak widzicie, zbudowany gotowiec, wjazd na autostradę, no myślę, że się sprawdza. Także też polecam wam te gotowce, jeśli chodzi o wjazdy na autostradę. Tutaj coś jest tak jakoś przerażająco. Kurczę. A, no to teraz jak zburzymy, to... Dobra, to będzie trzeba... Dobra. No, zrobimy to, tak? Okej. No widzicie, czasem takie poprawki są konieczne. No, mieliśmy Movita, to mogliśmy sobie troszeczkę drogę tutaj zrobić Movitem, a to nas musi uczyć większej po prostu dyscypliny. No, uważam, że też jest spoko. Bardziej świadomości tego, co robimy. I jak najbardziej ok. Zobaczcie, to cały czas jest to łączenie dróg, które bardzo fajnie nam się tutaj sprawdza. Tylko musicie dobrze kliknąć. No dobra, tutaj mamy taki fajny teren, więc to też dla nas jest jakaś taka ciekawa, bym powiedział, ciekawe doświadczenie. Chociaż coś niecoś bym tam jeszcze wygładził, albo wiecie co, no nie wiem, troszeczkę może bym z tym dalej podjechał. O, to. O, to. Chciałem, żeby tak po prostu było, wiecie, w miarę jakoś łagodniej. Ten spad jest tutaj ogromny. Też te drugie domki, które teraz będą się budowały, będą... Ale fajnie to wygląda mimo wszystko, słuchajcie, że tak na górze są te domki, a następne będą trochę niżej. I też pamiętajcie, zobaczcie, to wszystko tutaj są posadzone, też te drzewa przeze mnie i to naprawdę też daje fajny efekt, bo jak widzicie są te drzewka, tylko ciekawe kiedy one urosną, jak to jest realistycznie zrobione, kiedy te drzewka, które sadziłem, nam urosną, bo to jest takie, wiecie... Dobrze, to z tej drogi też zrobimy sobie, skoro i tak jest spad, moi drodzy. To zróbmy sobie tak, żeby to śmiało, ta jedna kratka. Ja bym to tak zrobił, żeby w miarę równo było. Żeby śmiało, słuchajcie, ta jedna kratka tam tej przerwy była. Dobra, a tu już sobie polecimy na wprost. Na wprost i nawet do tej trasy tutaj. Nie wiem jeszcze, czy będą jakieś ronda. Póki co mnie o to nie pytajcie, moi drodzy. Póki co mnie o to nie pytajcie, bo sam nie wiem.
Nie znam się, nie orientuję. O, może tutaj zrobimy połączenie też z tym. To by nawet tak fajnie wyglądało, żeby nie było za dużo skrzyżowań, a mielibyśmy, powiedzmy, że pretekst, żeby jakiegoś fajnego Łukensa zbudować. Może trochę dalej. Tu może i nawet rondo by się nadało. Ale nie chcę też za dużo tych rond, wiadoma sprawa, ale byłaby opcja, żeby tutaj rondo też zbudować. Chociaż teraz tak patrzę z drugiej strony, no ta główna droga mogłaby niżej biec i już tutaj być jako główna przy brzegu. Tutaj by była też fajna strefa handlowa, fajny wjazd do miasta. I myślę, że w sumie nie musimy pauzować, bo tu i tak nikt nie jeździ. I myślę, że to by było, słuchajcie, lepszym rozwiązaniem w moim odczuciu. Tak mi się, moi drodzy, wydaje, że to by było lepszym rozwiązaniem, bo ta droga by była taką, wiecie, o, tak dotąd, tylko że oczywiście na zakręcie. I wtedy, o, to. Tylko nie wiem, czy aż tak. Nie, ten zakrętas mi się trochę nie podoba. Musimy trochę bliżej zjechać. O. I ona by sobie tu mogła biec elegancko, słuchajcie, przy... I tam gdzieś by sobie biegła. Na razie jeszcze się nie zastanawiamy, gdzie by sobie biegła. Tu mi się jeszcze to trochę tak... Znaczy, no jest górka, jest zakrętas. No nie wiem, czy tu... No dobra, no droga jak droga, no. Zobaczymy, to wszystko zależy, jak teraz te drogi tutaj podłączymy. Więc tak, jeżeli no tą będziemy łączyli, no to nam nie jest kompletnie do niczego do szczęścia potrzebne, ponieważ tą będziemy ze sobą łączyli. Jeszcze nie wiem, w jakiej perspektywie. Ja bym ją gdzieś tak tutaj dał. Dobra. I teraz tak. No właśnie, teraz mamy zagadkę, co tu zrobić. Ta droga moim zdaniem nie powinna się łączyć, no chyba, że w ogóle będzie się tu łączyła i tu będzie jakieś rondo, ale... No jest to jakaś opcja, no ale tą można połączyć zupełnie inny sposób, można ją tu na przykład połączyć do głównej. A ta mogłaby sobie wybiegać do tej. Widzicie, no nie do końca z kątami to wszystko trybi. O, tak by sobie mogło być, ta by mogła tutaj... Tutaj jeszcze będzie jakieś, słuchajcie, miejsce, myślę, na park jakiś, na coś. O, będzie jakieś miejsce, zobaczymy. Bo pamiętajcie, że parków staramy się dużo budować. Jesteśmy dobrym gospodarzem, który dba o naszych tutaj mieszkańców, więc parki jak najbardziej im dajemy. No i ta średnia strefa, no niby jest ta średnia strefa, a coś oni się tu nie chcą za bardzo budować. Tu miałem też im jakiś parking chyba dać. O, to za chwilę zobaczymy. Czyli oni chcą jednak o wysokim zagęszczeniu jednak, a przed chwilą nie chcieli gagatki. To wiecie, moi drodzy, skoro do góry tu jest wyżej, to ci mają wyżej z natury, to mają łatwiej, to ci, którzy będą niżej, mogą mieć wieżowce. Ale wieżowce to ja wam powiem szczerze, że dałbym jeszcze jedną uliczkę dalej, ale teraz nie wiem też, jak tą uliczkę podłączyć. Aha, ta jednokierunkowa, no to oczywiście ona ma jak najbardziej... ma jak najbardziej tu wbiegać w autostradę już do wyjazdu. Tylko od razu zobaczcie, to są też te narzędzia, które wam już pokazywałem, ale narzędzia, które pozwalają wam też dbać o to, żeby nie było korków, nie? Bardzo fajne narzędzia, no mogło być ich oczywiście więcej, ale nie ma co aż tak narzekać, nie ma co aż tak narzekać. No dobrze, tutaj potem będzie jakaś opcja, myślę, że tu bym zrobił. Jeśli to jest strefa mieszkalna, to tutaj gdzieś byłaby opcja na dworzec. Taki PKP, wiecie, taki osobowy, pasażerski. A oczywiście dworzec towarowy, no to gdzieś indziej się zrobi. Tutaj tej drogi już bym nie doprowadzał, chyba żeby była też tylko w jednym kierunku. Bo tu bym chciał dać te wieżowce. To akurat przy dworcu by było spoko. Tu muszę się zastanowić. Z drugiej strony, jeśli ja bym to teraz tu połączył, bardziej tak myślę, to mógłbym tutaj dać zakaz skrętu również w lewo.
tu. Tu od biedy też. No i tutaj tylko w prawo i ci w prawo. Dobrze, to niech będzie także z autostrady. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale... Słuchajcie, na razie nie ma korku, więc ja myślę, że na razie się nie będziemy tym tutaj aż tak rozdrabniać, bo póki nie ma korków, to my się o nic nie martwimy. A jak będą korki, to się będziemy martwić. Dobrze. No i cóż tu dalej? No ta droga musi dobiegać do głównej, nie ma opcji. Wolałbym tak, żeby też nie tracić tych kratek. Dobra. To tu od dołu troszkę trzeba dać tej strefy w dużym zagęszczeniu. Zobaczmy, czy coś nam się w ogóle wybuduje. No niby się budują. Dobra, chcieli duże zagęszczenie, mają. Ok. Tutaj są jak najbardziej domki małe. Nie wiem, czemu jakoś tak te kratki się tu dziwnie. No i tak, mnie kusi, żeby zobaczyć te nabrzeże tutaj. Na pewno tu. Zobaczyć, czy oni mocno popsują nam to nabrzeże, czy właśnie nie. Aczkolwiek czekajcie, pauza. No, już psują, dobra, już psują. To ja muszę to zrobić inaczej. To ja mam inny pomysł, bo ja to spieprzyłem. Tak z rozpędu, sorry widzowie. To jest właśnie teraz testowanie. Czasem mi się też zdarzy coś, słuchajcie, z rozpędu zrobić. Więc zobaczcie, jeżeli chcielibyśmy tutaj jakie fajne nabrzeże zrobić, to tak naprawdę mamy to narzędzie. Oczywiście mamy też ten pędzel, ale akurat to narzędzie do przeciągania mi jakoś bardziej tu odpowiada. I spróbujmy się, słuchajcie, do tych kratek dostosować po prostu, tak jak jest grunt. Zobaczcie, tu jest troszkę więcej. Zobaczymy, co się stanie. Oczywiście mamy możliwość jeszcze dogładzenia, więc spokojnie. Ale spróbujmy raz zrobić to inaczej, bo zawsze robimy tak jakoś tam regularnie te kratki. A teraz zróbmy totalnie nieregularnie. Tutaj, no nie pamiętam, czy właśnie oni chyba zasypali trochę tą wodę, więc będzie trzeba... Tutaj dajmy na 3. I tutaj też chyba zasypali trochę wodę, więc nie możemy aż tak szaleć. A tu? No zobaczymy, co oni tutaj zrobią. Mądrego albo i niemądrego. Bo może będzie trzeba jeszcze im tutaj troszkę dogładzić to. I może będzie gites. Może nie popsują. Bo chciałem tutaj takie, wiecie, luksusowe domki dać im. O, tutaj też zrobimy sobie gładzenie. Chciałem dać im tutaj takie naprawdę luksusowe domki, wiecie, taka bogata dzielnica. No niestety nie możemy podatków podnosić, jeśli chodzi o konkretne dzielnice, czy... Bo było tak w jedynce, to jest właśnie kolejna tutaj zmiana, moi drodzy. Bo właśnie, nam się odblokowały te przepisy, jeśli chodzi o urząd, ale też nie mamy wszystkich dostępnych. Właśnie, cały czas warto zaglądać ogólnie tutaj w panel miasta, tak? Informacje o mieście. Dostępność miejsc pracy, podatki. Podatki im się nie podobają. Dostępność miejsc pracy, podatki. No dobrze, moi drodzy, no to skoro tak... Jakaś zaawansowana... A spróbujmy. A, więcej odpadów, to nie. Tutaj to mnie interesuje i promocja miasta, ale na razie nie. To wiecie co? To jeśli im się troszeczkę te podatki średnio podobają, tylko szkoda, że nie mogę na duże... wcześniej mogłem, wiecie, troszeczkę też to... No, w jedynce było tak, że można było na wielkość strefy, czyli wiadomo, że podatki mogły być wyższe, na przykład jeśli są małe domki, a duże bloki mogły być niższe, a tu niestety tak się nie da. Tutaj jest jakby ten podatek zależny od kwestii, powiedzmy, wykształcenia, czy... No niestety. Szkoda, bo mogłoby być to dostępne. Ale zobaczmy, czy nam się coś jeszcze tutaj w dzielnicach odblokowało w tych uchwałach, bo pamiętajcie, że to jest dzielnica, którą nazwałem pierwsza. W ogóle ona w tej chwili, zobaczcie, te dzielnice, tutaj gdzieś była druga, ale czy ja ją usunąłem? Ja się sama usunęłem, ja nie usuwałem tej drugiej dzielnicy. No dobra, mniejsza o to. Gdzieś była ta, a jest druga, czy jako przemysł, okej. Okay. Czyli musimy to też ogarnąć. Dobrze, moi drodzy, zobaczcie, można tutaj więcej poustawiać, więc jeżeli ja tą dzielnicę bym troszeczkę tutaj przebudował, to można zrobić opłata za parkowanie na poboczu, to nas najbardziej interesuje. Można zrobić osiedle strzeżone, recykling, chociaż nie mamy recyklingu, więc raczej nie, ale progi zwalniające, także
Także można to zrobić. To słuchajcie, dzielnicę pierwszą trzeba w moim odczuciu przebudować. I teraz tak, skoro to jest główna droga, no to ta dzielnica pierwsza nie powinna, bo chciałbym też zakaz ruchu ciężarowego zrobić, moi drodzy, wiecie? Chciałbym zrobić tutaj zakaz ruchu ciężarowego, czyli tak troszeczkę z dala, jak widzicie, od głównej drogi, ale do jeziora, do jeziora, jak najbardziej do jeziora. I wtedy zrobimy tutaj, w tej całej strefie, znaczy tak dotąd, tą drogę jeszcze muszę poprawić, bo jest strasznie nieładna, okropna jest. Totalna. Dobra, tylko coś tu skopałem, bo mi się te dzielnice teraz połączyły jakoś. Nie, no ta jest okej. Okay. Pierwsza jest okej, okay. Dobra. Czyli w pierwszej można zrobić te uchwały. No tu mamy na pewno do poprawy tą drogę, bo ona jest, słuchajcie, tak nieładna, tak szpetna i te parki jeszcze krzywo rosną. Znaczy drzewa w parkach oczywiście, jakby ktoś miał wątpliwości, o czym ja rozmawiam do was. No, także tu będziemy musieli to troszeczkę niestety, moi drodzy, przerobić, bo... No i tu już może lepiej na pauzie, bo zaraz mnie mieszkańcy pouciekają. Bo tu wiem, że problem jaki był z tym wszystkim, to był taki, że... Przecież nie wiem, czy tutaj też droga nie powinna być jednokierunkowa tak naprawdę. Zobaczcie, tą dwukierunkową po prostu puścić... Jeszcze kawałek. Puścić przez zakrętasa tu. A tu po prostu dać. Jednokierunkową. Znaczy jednopasmową chciałem powiedzieć oczywiście, no bo to nie jest jednokierunkowa. No i tu wtedy elegancko tak. Tu myślę, że jeszcze ta droga mogłaby być też taka, no a tam mają piaskową drogę. Albo zrobimy im betonową może, żeby nie wiecie, żeby nie byli pokrzywdzeni. Ci tutaj przecież luksusowa strefa, ja im daję drogę piaskową. Ludzie, kochani, taki skandal, prawda? Niech mają już ładną asfaltową drogę, ale po prostu taką wąziutką. O, dobra. Czyli teraz te... A, bo ja pauzę... Kurde. Widzicie, czasem człowiek się zamota, jak robi kilka rzeczy na raz, więc tutaj moja taka rada dla was, że polecam jednak robić, mieć, że tak powiem, skoordynowane ruchy, nie? Czy jak robicie jakiś plan, to go róbcie, a nie róbcie 10 rzeczy na raz. Ja to niestety, jak widzicie, robię czasem 10 rzeczy na raz i skutki tego są, jak widzicie, opłakane. A dobra, niech zostanie. Musimy im oczywiście oddać parki. Jakieś tutaj dużo zwierzątek mają, no to... Jeśli mają parki dla psów, co jakiś tam kawałek. Jak najbardziej tak, niech mają jakiś tam taki park, a to jest jakaś tam... Tam fontanna podobno się znajduje, czy tam ławki, dobrze. Niech mają. Dobra, zobaczcie, tyle parków im nabudowałem, to jest nasz sposób na sukces, aby wartość no, ziemi, czyli też i budynków była spora. No to myślę, że możemy już do końcówki zabudować się, tutaj nam nic nie dzieje, no bo sąsiedztwo parków jest ok, parkingów nie budowałem tutaj, bo na małej strefie, po co im jakieś tam parkingi. No i co? To można całe chyba zapowiadać. To jest jakaś główna? Nie, to jest normalna droga. Okej, okay, dobra, niech mają, niech się cieszą, nie? Niech się cieszą. Jak nam wyszło to nabrzeże? Zobaczmy. O, i zobaczcie. To mamy, kolejny się zrobił protip, moi drodzy, bo nagle się okazało, że oczywiście w stosunku do tych poprzednich domków to nie wygląda, ale bo tu już nie dało się za wiele zrobić, ale my się sugerowaliśmy w stosunku do powiedzmy tej wody, żeby zrobić, tak wiecie, luksusowe domki, żeby ludzie sobie wyszli na ogród. Coś te ogródki to mają małe. No można im trochę te ogródki powiększyć, jakby tak
obiektywnie spojrzeć, moi drodzy, tylko oczywiście malując, patrząc ile doszło tutaj ziemi, to myślę, że można spróbować im po max dwa rządki dodać, nie? Tak mi się wydaje, że jak im tu troszkę dodamy, to się nic nie stanie, bo i tak jest ładnie tak zrobione ze spadem. Więc myślę, że tu możemy im troszkę dodać tych ogródków. Niech mają takie ogródki, żeby dzieciaki mogły sobie jakieś mieć huśdawki, czy co tam jeszcze oni mają. Chociaż oni, jak widzę, sami decydują, jakie te ogródki chcą mieć. Zobaczymy, czy powiększenie... O, ci tutaj w ogóle mają takie... Pierwszy raz, słuchajcie, w Cities takie coś stworzyło się, nie? Jeszcze mi się takie coś nie zdarzyło stworzyć, żeby działka była taka nierówna, to jeszcze za działką jakieś drzewo sobie rośnie. Fajnie, fajnie. Oczywiście tu im drzew nie będziemy już sadzili, niech mają widok na jeziorko i tam na rolników za jeziorkiem. Ale jak widzicie, no da się takie coś fajnie zrobić, żeby jednak takie domki tutaj przy... O, zobaczcie, jest jezioro, no nie da się zrobić plaży, to też jest różnica w stosunku do niestety jedynki, bo na jedynce mogłem tutaj sobie wziąć narzędzie do kształtowania terenu. Mogłem na przykład dodawać piasek, no tu nie mamy, tu możemy jeszcze jakąś ścieżkę robić dla pieszych, tu drzewa sadzić i piasku niestety nie da się. Oczywiście ścieżki dla pieszych gdzieś będziemy dawali, będziemy się zastanawiali, gdzie to najlepiej nam pasuje, a tutaj co, się nie wybudowali, czy ja nie? A, bo ja jeszcze tu nie porobiłem, dobra, okej. Dobrze, no to tu spróbujmy... Tu spróbujmy tak, tu może kawałeczek dalej. Jak widzicie, takie ręczne robi, tylko no, żebyście fajnie zrobili taką plażę, taki no, nabrzeże, tak, że jak to nazwać, czy nie, no to dodaję przy jeziorze, to raczej nie ma na nabrzeża, ale żeby fajnie po prostu te domki były, no to polecam wam to jednak robić ręcznie, bo jakbyście wszystkie sześć kratek byście zapełnili, to byłoby słabo, nie? A tak sobie możemy decydować przecież, na ile kratek jest. Chociaż bardzo mi się podoba i to jestem mega, mega zadowolony, że zostało to zmienione, bo w jedynce było maksymalnie 4 kratki, z tego co pamiętam, przy danym tam, powiedzmy przy danej strefie, a tutaj jak widzicie mamy 6 kratek, 2 kratki dostaliśmy od twórców gry w prezencie, także bardzo mi się to podoba. No dobrze, no to tutaj też jakieś domki możemy, ale właśnie na mniej kratek możemy im dać. Dobra. Dałem dużo tych domków, no takich wiecie, małych, no żeby tutaj nam zapotrzebowanie wzrosło. Oni się cały czas żalą na miejsca pracy, więc myślę, że trzeba będzie jakiś handel i jakieś usługi im dodać. Ja myślę, że damy od tej strony, żeby też tu jeździli. A więc na pewno jakieś biura. Też ręcznie będziemy robić, chociaż teraz akurat na tym podglądzie to tak słabo widać. Wiecie co, no to biura dajmy im na przykład tu. Tak na przykład na tyle. Zobaczmy ile te... Jak szybko ten wskaźnik zmaleje, a po drugiej stronie najwyżej da się handel. Albo w ogóle to trochę przepleciemy. O, bo tu na żółto mi się handel świeci, to znaczy też pokazuje kolorami. Nie, to już wam mówiłem, no ale czasem powtarzam niektóre rzeczy, bo niekoniecznie musieliście widzieć poprzedni odcinek, więc czasem wam też kolorami pokazuje na zapotrzebowanie, na przykład na handel. Jeżeli wiadomo, jest zielono, to super. Ale liczbę klientów też pokazuje. Jeśli jest na żółto, no to powinna ta liczba klientów być całkiem spoko. No nie wiem, czy tu w centrum jeszcze jakiś handelek dodamy. No możemy dodać taki, o. Niekoniecznie na wszystkie kratki. Coś tam jakiegoś handelku im dodamy, żeby wiecie, nam się mieszkańcy tutaj rozwijali i nie narzekali na miejsca pracy. No pewnie by chcieli przemysłu więcej jeszcze. Nad tym się będziemy, moi drodzy, zastanawiać. I to dość mocno będziemy się zastanawiać z tym przemysłem. Dobra, niech już tak będzie, to może o jedną też dodamy.
Igites. Także na fulla wykorzystamy strefę tutaj handlową. Tu już niech się właśnie też coś buduje, bo skoro te domy są, to... A już lada moment powstanie tutaj cały nasz transport, takie, no... Jeszcze naprawdę do końca nie wiem, co ja tu stworzę, bo cały czas jeszcze nie postanowiłem, czy bierzemy się za tramwaje, ale na pewno będzie zajezdnia autobusowa, znaczy dworzec autobusowy, uniwersytet chciałbym i teraz właśnie też nasze plany mogą mieć sens tylko wtedy, kiedy tutaj odblokujemy pewne rzeczy. No w drogach nie. Jeśli chodzi o elektrownia węglowa, to na pewno będzie droga. Jeśli chodzi o... To też nie. Szpital, no nie wiem, czy możemy odblokować. Znaczy szpital chciałem wybudować, więc szpital jest konieczny do tego naszego planu. Spalarnia na razie musi poczekać. W ogóle musimy zobaczyć, jak ze ściekami. Centrum recyklingu wiem, że jest bardzo drogie w obsłudze. Jeszcze nas na to nie stać. Tutaj na pewno chciałem uniwersytet. Na razie nie rozdrabniamy się na, jak widzicie, dwa rodzaje uniwersytetów. Bardzo fajna rzecz to jest baza helikopterów strażackich. To bym chciał też zrobić, ale gdzieś na boku. No i tutaj, żeby urząd zrobić, to trzeba zrobić opiekę. No to i tak nam nie starczy. No może komendę odblokujmy. Dobra, to i tak musimy poczekać do następnego levelu. Może troszeczkę sobie tempo zwiększymy. Zobaczmy, co tu się będzie działo. O, znowu nam na biura. Jak woda skażona? Serio? O kurde, bo tu może być, że ze ścieków. Patrzcie, komunikat nam wyskoczył. Dobrze. No to cóż, moi drodzy, no to my nie mamy wyjścia. I będziemy musieli to przerzucić. No faktycznie woda skażona. To tutaj może bym nie dawał. Gdzie tą wodę byśmy mieli brać? No może tymczasowo tutaj zrobimy, co? Tymczasowo tutaj, żeby tylko nam nie chorowali nasze gagatki. Dobra, to zrobimy byle jakie połączenie, bo to tymczasowo. Tymczasowo to jest robione, a jej... Ojej, kut, ale tutaj nam faktycznie tych ścieków nawpływało. Cały czas było dobrze, a nagle nawpływało. Dobra, trzeba szybką akcję podjąć. Czyli ci obywatele, którym zrobiłem tak ładną tutaj... tak ładne nabrzeże, to się okazuje, że będą mieli śmierdzące nabrzeże, bo te tutaj smrody stąd lecą. Więc nie wiem, czy tych smrodów nie przerzucimy, wiecie... Generalnie smrody nie potrzebują. Słuchajcie, generalnie smrody nie potrzebują akurat tutaj drogi, więc możemy na razie też tymczasowo gdziekolwiek. Tylko pauza. Smrody jedynie rurę potrzebują, także... Nic, do pierwszego lepszego miejsca się podłączymy. Tu na przykład. Play, zobaczmy, moi drodzy, zobaczmy. Powinno to działać. No tutaj jeszcze przez długi czas ta woda będzie niestety skażona. Przez długi, długi czas. No ale tak jak mówię, no moi drodzy, tak jak mówię. To są czasem właśnie skutki złego zaplanowania. To jakby jest ewidentnie mój błąd, bo liczyłem się z tym, że przecież te ścieki, zobaczcie, mogą tą rzeczką tam płynąć. No ale nie sądziłem, że aż tak daleko, ale... Błąd mój polega może nie na samym zbudowaniu, bo zobaczcie, zanieczyszczenie wód gruntowych, tak? Błąd mój polega nie na samym zbudowaniu, tylko na niekontrolowaniu tego. To po prostu z biegiem lat, upływu czasu, te ścieki szły dalej, zobaczcie, aż tutaj dotąd doszły. Także ja po prostu tutaj też wam polecam na przykładzie właśnie tego błędu, żeby częściej obserwować współczynnik hałasu, współczynnik zanieczyszczenia, no gleba troszkę tam, gdzie niegdzie jest pozanieczyszczana, ale to akurat jest daleko od mieszkań. No i cały czas ten wiatr, czy nam się nie zmienił? Na szczęście nie, tutaj mamy przemysł, to wszystko jest git. I tu jest wszystko git. Sprawdźmy już przy okazji, jak to z tym prądem wygląda, czy się coś nam nie zmieniło. No niby coś handlujemy, ale tylko 5 MW sprzedajemy. No za to na pewno majątku nie...
chwilą kupowaliśmy, teraz sprzedajemy. Zobaczmy handel usługami. 12 tysięcy, moi drodzy, na tym prądzie zarabiamy. No ja bym się zastanowił, czy nie zmienić jakiegoś rodzaju elektrowni i zarabiać jeszcze więcej. No ale skoro jesteśmy na minusie, to na pewno nie jest to dobry moment. No ja musiałem tutaj przy tych ściekach troszkę ulepszyć to. Jedno wystarczy, myślę. Zanieczyszczenie gleby niskie, powietrza średnie, no hałas to tam akurat spoko. 34 tysiące na miesiąc na 100. Nas to niestety kosztuje. A jak wygląda tutaj z tym, żeby się nie okazało, że nam brakuje? 10 tysięcy na miesiąc, produkcja wody, zużycie. No już jesteśmy na skraju, więc ja myślę, że tą pompę troszkę możemy ulepszyć. I to jest też fajne, zwróćcie uwagę, że jak ulepszacie dany budynek, bo większość tych budynków możecie ulepszać, tak? Jeśli już ulepszacie dany budynek, to pokazuje wam koszt utrzymania jakby po tym ulepszeniu, nie? Zobaczmy. 700, no na razie nie ma co tutaj, myślę, jeśli chodzi o szkołę. Myślę, że nie ma co tutaj, jeśli chodzi o szkołę, na razie kombinować, bo jeszcze miejsce jest. W policealnej, pomaturalnej, jak zwał, tak zwał, też jest i w liceum też jest. Warto co jakiś czas do tego zaglądać. Zobaczcie, cmentarz oczywiście ma swoje atrakcje i ja bym był za tym, żeby to właśnie był moment, aby te atrakcje wybudować po to, moi drodzy, żeby po prostu jakoś tak wpłynęło, bo to wpływa na, zobaczcie, samopoczucie, rekreacja wewnętrzna. Także to akurat jestem w stanie zrobić, żeby im tutaj było po prostu lepiej, bo to są takie jakieś podobno bajery, zobaczcie, to jakieś miejsce czci, jakiś sarkofag, tak, tu jakaś kapliczka. Także aleluja i do przodu, nie, moi drodzy, jak im to daje jakieś tutaj korzyści, ładny parking, dobra. Także jak im ten cmentarz ma być, nie wiem, jakąś formą, kurczę, zwiedzania i turystyki, to czemu by nie? Nie mnie to oceniać, tak? Nie ja ustalałem te zasady. Dobrze, co jeszcze tutaj na tym levelu byśmy mogli zrobić, co mógłbym wam pokazać? No mam te wszystkie budynki oczywiście, które podblokowywałem. Jest cały czas tutaj do przypomnienia. Zobaczcie, moi drodzy, jest kwestia tych usług pocztowych. No ja nie będę na razie kupował kolejnej placówki pocztowej, ale tu jak jest na czerwono, to chociaż te skrzynki im zamontujemy, żeby już tutaj sobie mogli pocztę wysyłać z tych skrzynek pocztowych, żeby było ładnie wszędzie na zielono. No to może nie, bo to jest wjazd na autostradę, to niekoniecznie. Ale żeby było na zielono, to wiecie, tu chyba nie można przy tej drodze. A można, dobra. No, także to też musicie się liczyć, że z tą pocztą będą jakieś tam problemy, bo ciągle tej poczty będzie więcej, ale no nie stać nas na to, żeby kolejny urząd pocztowy budować. No i niestety, moi drodzy, kolejny wydatek przed nami, ponieważ ci tutaj w tej nowej całej części w ogóle nie mają zasięgu i trzeba im jakiś kolejny maszt tutaj wybudować, żeby mieli internet, żeby mieli zasięg. No niestety, no jak, czasy mamy, jakie mamy, że ten internet jest bardzo ważny, także muszą nasi mieszkańcy tutaj mieć też internet. Czemu nie chcą mi się te duże budynki, kurczę, budować? To ja do końca jeszcze nie wiem. Zżalili się, że brakuje im miejsc pracy, a przecież sklepy pobudowałem. Podatki leciutko obniżyłem. Co oni by jeszcze ode mnie chcieli, że mam jeszcze? Nie, nie ma takiej opcji. Jeszcze im podatków więcej nie obniżę. Tutaj bym się zastanawiał, czy troszeczkę przemysłu nie dodać, bo i tak jest to wysypisko śmieci. Zobaczmy, jakie ono jest. A na razie dajemy radę, także nie musimy się tutaj o teren tego wysypiska martwić, a zawsze mamy jeszcze tu kawałek do powiększenia. To jest w ogóle jakaś budowla, ruiny zamku. No to bym raczej przeniósł w jakieś ładniejsze miejsce.
A na razie nie mam pomysłu. No nic, no tu troszeczkę bym przemysłu, myślę, słuchajcie, też dodał, bo dawno przemysłu nie budowaliśmy, ale oni znowuż chcą biura. I tu skoro są, chcą biura, no to wiecie, biura też przyciągają, no też zachęcają w ogóle do lepszego wykształcenia, tak? I przyciągają ludzi właśnie z tych wyższych stref zamieszkania. Mówimy oczywiście o zagęszczeniu. Więc skoro biura przyciągają, no to ja bym jak najbardziej dał tak, tutaj dał tak. Tutaj znowu cztery, tak. A tu na przykład takie mniejsze. Ja chcę też posprawdzać, wiecie, robiąc kompletnie nieregularne te działki, nie? Chcę troszkę się pobawić właśnie tą nieregularnością, żeby nie była każda identyczna, każda tak samo. Także tu mamy dużo biur. Może coś, jakiś handel, chociaż wolałbym raczej ten gęstszy handel, ale załóżmy, tutaj jest na żółto, to jak najbardziej może damy mniejsze. Tutaj też gdzieś nam się na żółto świeci, to dobrze. No i tutaj w ogóle jest mega żółto. Widzicie, ten kolor też terenu określa, to jest bardzo fajna podpowiedź, gdzie budujecie, czyli zarówno kolor drogi, no niby na zielono, że jest ok, że handel spoko, tak? Ale oprócz tego, że kolor drogi, to jeszcze wam pokazuję jakby w kolorze wokół, że no tutaj jest ok, jeśli chodzi o liczbę klientów, nie? No oczywiście jest ona średnia, bo gdyby to się świeciło na zielono, tak jak widzicie kolor terenu, tak? Zresztą możecie tutaj sobie, możecie to sobie tutaj przeczytać, jest to fajnie opisane, fajnie zrobione, bardzo, bardzo mi się to podoba. No i znowu mamy zapotrzebowanie na biura. Coś oni z tymi biurami są niezdecydowani, bo raz maleje, raz zwiększa, no nie wiem, naprawdę. Ale nagle zobaczcie, znowuż nam wzrosło na handel, czyli handel podbija biura z tego, co widzę, a biura podbijają handel. Widzicie, tu nam też wzrosło, jeśli chodzi o... Widzicie, maleje handel, rosną biura, a potem rosną oba. No okej. No okej, jeżeli oni tak chcą, moi drodzy, to przecież my nie będziemy z tego powodu protestowali. Ja jeszcze bym się bardzo cieszył i teraz przypuszczam, że właśnie wzrastają biura, wzrasta handel, no wydaje mi się, że powinny zaraz o większym zagęszczeniu strefy wzrosnąć. No i zobaczcie, mamy oczywiście korek, który no myślę, że możemy rozwiązać tylko i wyłącznie w taki sposób, bo na ten moment no nie mamy innych możliwości, że tutaj oni jednak... żeby tutaj po prostu w lewo nie skręcali. Czyli żeby dojazd do tej drogi był gdzieś stąd, tak? Stąd na przykład, żeby nie jechali też w lewo. Dobra, zobaczymy jeszcze, zobaczymy. Zobaczymy. O, widzicie, wzrasta średnie zapotrzebowanie chyba. Także biura chcą jeszcze, chcą biura. Handel mamy, dobrze, to może jeszcze dodamy... Tu jest tak na żółto, to dodamy coś takiego średniego. Tu może na tyle kratek dodamy, zobaczymy, co to im tam damy. Trochę handlu tu jest, to spróbujmy też jeszcze jakieś biura tutaj dodać, na przykład większe tu naprzeciwko handlu. Też ja to chcę, jak widzicie, totalnie wszystko wymieszać. Tu widzę, że handlem nie są zainteresowani. Dobra, damy całe na biura. Też już jak widać, zapotrzebowania na biura nagle nie ma. Oni znowu chcą handel. I to tak w kółko, jak to zawsze mówił mój dziadek, w kółko, Macieju. Dobra, czasem słabo widać te strefy, które są zajęte, które nie są, no więc tutaj trzeba się niestety mocniej patrzeć. A co, tutaj taką małą? Nie, no bez sensu. Takiej małej to znowu nie. I zobaczcie, jak się świeci na żółto. Dobra, no to też jakiś handelek, myślę, że możemy dodać taki, o. Nie za duży.
żeby też nie hałasował za bardzo tamtym mieszkańcom, więc tak spróbujmy na trzy kratki i zobaczymy, jak, czy oni w ogóle chcą taki handel. No, handel biura i zobaczcie, jak nagle nam zaczęło rosnąć zapotrzebowanie na strefy mieszkalne o średnim, z tego co widzę, zagęszczeniu. Ale oni chyba, aha, bo nie mają wszystkie. No dobrze, moi drodzy, kochani, tak, mają wszystkie, to damy im wszystkie. Tutaj zostawimy trochę miejsca do ewentualnego parku. Aha, już się skończyło zapotrzebowanie, dobra. Bo ja też nie chcę, słuchajcie, za dużo tych małych, bo wiadomo, że gdybyśmy rozbudowywali kwestie tego przemysłu rolniczego, tak, i ogólnie przemysłu specjalistycznego, no to ciągle byśmy mieli zapotrzebowanie na małe strefy o małym zagęszczeniu, jeśli chodzi o ludność. A ja nie chcę na razie, nie chcę. Absolutnie. Tutaj biur na pewno nie będziemy dawać. Handel to gdzieś tam może przepleciemy, ale tu nic nie będziemy dawać, bo to zostawiamy cały czas puste. Bo dosyć będzie trzeba to dobrze rozplanować. Nie wiem, czy to w ogóle, wiecie, na pewno będzie tak, bo może się skończyć na tym, że to rondo stąd zniknie i że będzie to inaczej zupełnie rozplanowane. I jeszcze jakby się nie zastanawiałem, ale taki plan był. W sumie na razie to rondo i tak można stąd usunąć, bo po co ono tutaj? Ta droga też tu jest jakby niepotrzebna w tej chwili. Niepotrzebne skrzyżowania w tej chwili takie, o, tam już niech sobie będzie krzywo, bo będzie... Ja wam powiem tak, że często to też taka porada. Ja na przykład, jak wiem, że coś jest do zrobienia w danym miejscu, to wolę właśnie tak sobie krzywo zostawić, brzydko, bo to z góry się rzuca w oczy, widzisz to, że coś tu jest nie tak, że jakby przypominasz sobie, a, tu miałem coś zrobić, nie? No bo niektóre rzeczy są takimi rzeczami, których, no, nie zrobisz od razu. Ja tej strefy nie wybuduję od razu, to wolę na jeden odcinek to zostawić, bo tutaj wchodzi w to szpital, wchodzi komenda policji, wchodzi uniwersytet, jest naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy. I też jeszcze musimy mieć pewność, czy na pewno teren jest odpowiednio wygładzony. No niby jakoś tam jest, no. Też nie zaszkodziłoby tutaj troszkę jeszcze przygładzić. Tu jakiś taki cypelek dziwny nam został. O ten cypelek właśnie mi chodziło, którego już właśnie nie ma. Żeby to na pewno jakoś nam się fajnie tutaj, o, zgładziło wszystko. Żeby nie było jakichś nieprzyjemnych potem niespodzianek, nie? Że wybudujemy jakiś... Pewnie też będą takie niespodzianki, że coś wybudujemy i... Szkoda mi trochę tego lasu tutaj na pewno, ale tak jak mówię, sadzimy drzewka. Siedziałem poza odcinkiem, zobaczcie, ile ja tu drzew nasadziłem między tymi domami. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Mamy cały czas wiosnę. Ten czas na pewno płynie wolniej w stosunku do jedynki, co nie ukrywam, że mi się podoba, że te lata tak nie lecą jak szalone, tylko jest to jakoś tak fajniej. I naprawdę nasadziłem tu drzew i one, ja mam wrażenie, moi drodzy, że te drzewa, które posadziłem, zaczynają rosnąć, tak jakby w oczach. No, bo już widać tu, to w ogóle zobaczcie, ile drzew oddzielających ten handel od strefy mieszkalnej. Chociaż tutaj też by można domki pewnie im postawić, te o niskim zagęszczeniu. I myślę, że to zrobię, moi drodzy. Myślę, że to zrobię, bo one nie muszą być od razu na 6 kratek, ale mogą być na przykład na 5. Tak będą drzewami oddzieleni. O. Proszę. Nie żebym chciał, wiecie, nie, drzewa tutaj kasować, absolutnie, bo drzewa, jestem, wiecie, miłośnikiem drzew, a coś tutaj jest wybudowane? To jest jakaś budowla, co to to jest? Ruiny starego cmentarza, no to słuchajcie, no to ruiny starego cmentarza, no to koniecznie przeniesiemy przy nowym cmentarzu. Żeby to jeszcze tak się dało, ha. A tu? O. Dobra, no to tu przy szkole będzie. Chyba przy liceum. Będą ruiny starego cmentarza. A co? Tematycznie, prawda, moi drodzy? Tematycznie, no. Także troszkę też dodamy tych zwykłych domków. One se śmiało mogą być. Tutaj nie wołają jeść, że tak powiem.
całe to osiedle zresztą jest z myślą o tym, żeby te domki tutaj takie były. Chociaż to jakieś są przerwy między działkami, widzę, takie niewykorzystane, bo nie wykorzystali kompletnie. Jak tutaj jest park, to myślę, że ktoś przy parku też może mieszkać. Niejedni ludzie w realu przy parku mieszkają, także spoko. To by tak chyba starczyło. Tam aż tak za daleko bym nie chciał z tym wyjeżdżać. Możemy po prostu do równego tą strefę zrobić, żeby wszędzie było jednakowo. Rezydencja Gwiazdy Teatru. O, widzicie, możemy gdzieś tu wybudować, bo to też coś dodaje. Chociaż, żeby Gwiazda Teatru, moi drodzy, nie była zbyt... A, jeszcze mamy Gwiazdy Popu. Słuchajcie, żeby Gwiazda Popu nie była zbyt, wiecie, luksusowa, to może ją gdzieś tu damy? A, bym musiał kogoś wyburzyć. Nie no, takiej rzeczy nie mam zamiaru robić, to Gwiazdę Teatru damy tu. Moi drodzy, obok oczywiście normalnie ludki będą sobie mieszkały. Nie ma także jakaś tutaj jakiś VIP nie wiadomo jaki. Bo to daje korzyści. Zobaczcie, to są takie dodatki, które w tej chwili Gwiazdy Popu plus 2 samopoczucie. Czyli to jest też jakby ma troszeczkę takie zastosowanie. Zastosowanie troszeczkę takie jak park. A tu może damy, żeby... Chociaż nie wiem, czy przy wodzie można. W wodzie, no właśnie. A tu? Kurczę, trochę wszystko zabudowałem i nie ma gdzie tej gwiazdy wybudować. Chyba, że tu przy głównej ją damy i sru. Niech sobie mieszka. Tu będą ratusze i tak będzie hałas. Nikt tu nie będzie chciał mieszkać, a nie gwiazda sobie mieszka. Tylko czemu ta droga w sumie tutaj też jest? Ja bym tą drogę na razie i tak stąd usunął. Moi drodzy, ale kombinacje alpejskie narobiłem teraz. Wiecie co? Już takie kombinacje, że a nie, no ta droga musi być, bo tutaj chcę domki budować. Halo! Tylko czy musi być taka... No dobra, zróbmy już szeroką, bo jeśli tu mają być jakieś bariery... Tak, nie ma, moi drodzy, jak zburzyć drogę po to, żeby ją wybudować, nie? Po prostu geniusz, ale nie podjeżdżałbym raczej do tamtego. To jeżeli tak, to było podłączone, no to niech będzie po prostu tą małą drogą podłączone. Niech będzie na razie tak i roboczo będzie widać, że coś tu jest do zmiany. Bo tą całą jakby tutaj część chcę sobie kompletnie, wiecie, po swojemu zrobić. Ale jak widzicie, te domy dużej strefy kompletnie im nie trybią. Nie wiem dlaczego, słuchajcie. Nie chcą się na razie do bloków wprowadzać, więc jeszcze przypuszczam, że rozwój miasta nie jest na tyle konkretny, żeby oni chcieli te duże zagęszczenie, nie? Tutaj nam się jakiś korek tworzy, no bo tak troszeczkę źle jeżdżą. Nie tak, jakbym sobie tego życzył, a więc tu jak najbardziej zakaz skrętu w lewo już jest, tutaj też zakaz skrętu w lewo, no a reszta spoko, no i tutaj na pewno stopa trzeba dać. I czy dwa razy przejścia dla pieszych, to też nie jestem do końca przekonany, czy potrzeba i światła drogowe usunąć. Nie powinno być teraz korków. Oczywiście wiadomo, to chwilę musi to się, moi drodzy, rozładować. W ogóle ta droga tutaj powinna być też ładna, piękna, zielona. To już wam ostatnio pokazywałem, że przeciągając możecie zrobić, że tylko pobocza są lub tak, że tylko jest środek. Zawsze to można fajnie tą drogę przerobić, nie? Jak ją tak przerabiacie, to wtedy ona nie dość, że jest ładna i zielona, o zobaczcie, no to oprócz tego nie parkują na tej drodze. No i zobaczcie, korek minął, prawda? Cyk, cyk, korka nie ma. Fajne też jest to, że jeżeli drogę przebudowujecie, to nadal te strzałki pasów się nie zmieniają, czyli jakby ona, Cities nadal pamięta,
Jak to wyglądało, jeśli chodzi o strzałki pasów? Bardzo, bardzo mi się to podoba. I dobrze, teraz tak. Chciałem tutaj, słuchajcie, tu jest taka góreczka była. Są te domki średniego zagęszczenia. Nie wiem, czemu tutaj nic nie wybudowałem. Bo co, coś im tutaj nie grało, czy co? A nie, 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 co ja robię? Nie to. Coś popsułem przy okazji, jak widzicie. A nie, ale jestem... Już nie powiem kto. Zamiast średniego zagęszczenia... A nie, bo to są tanie mieszkania. Dobra, to ja wiem czemu. Ja cały czas się pomyliłem, bo to nie są te o dużej apartamenty. Tylko tanie, a my tanich mieszkań nie chcemy, moi drodzy, budować. Oni chyba chcą tylko te lub... może być tak, że oni chcą te... Tylko nie chciałbym przy głównej drodze, moi drodzy, tego robić. Słuchajcie, ja wiem co oni chcą. Dobra, bo to czasem wiecie co, mi się mylą te kolory. Ja to się przyznaję. Także też trzeba uważać, ale oni prawdopodobnie chcą te, gdzie na dole jest handel, a do góry są domy, ale to ja bym chciał zrobić taką specjalną, można powiedzieć, miejscówkę do tego. Nie chciałbym, wiecie, też przesadzać. Tanich mieszkań nie dajemy, bo to nie ma sensu. Liczymy, że zamożni będą nasi tutaj mieszkańcy. No i widzicie, problem jest tego typu, że oni cały czas chcą handel, który musi poczekać, ale cały czas chcą biurowce. Cały czas chcą biurowce. W tym w ogóle odcinku nam przybyło chyba 2000 mieszkańców, także całkiem nieźle. Z prądem zrobiliśmy sprawę i myślę, że w następnym odcinku zrobimy prąd. Czego się możecie spodziewać w kolejnym odcinku, to od razu wam powiem, bo zbliżamy się do końca. Pewnie będziemy, właśnie to osiedle strzeżone, pożyczki nas nie interesują, natomiast wydobycie metalu sobie może zrobimy jedną strefę, bo pamiętajcie, że to w budżecie ma naprawdę znaczenie. Zobaczcie, moi drodzy. Produkujemy ten kamień z nadwyżką 500 ton, węgiel wydobywamy 1000 ton nadwyżki i my na tym po prostu zarabiamy. Kurczaki, które robiliśmy na tym terenie przy marchewkach i przy zbożu, mamy w mega nadwyżce. Zobaczcie, nawet marchewki, zboże, wszystko mamy w nadwyżce. Jeszcze kwestia troszeczkę przemysłu drzewnego. Drewno tutaj będzie trzeba zrobić i ten metal, bo jest w deficycie. Jeśli chodzi o przemysł, no taki przetwórczy, jeśli chodzi o drewno, no to zastanawiam się, czy nie zrobić go tutaj, po drugiej stronie tej rzeczki. Bo po to też jeszcze drzewa posadziłem, ale możemy... A nie, teraz chyba nie sprawdzimy. Sprawdzimy, można, bo mamy. Widzicie? O, to jest to, co wam ostatnio mówiłem. Tam, gdzie drzewa są zielone, tam można, czyli to, że ja posadziłem drzewa, nie znaczy, że możemy. Możemy wszędzie, gdzie jest zielone. Tutaj macie wszędzie akurat zielone, bo one były, a tam, gdzie ja posadziłem, to się nie liczy. Czyli jeśli chodzi o drewno, no to też będziemy musieli poczekać, bo dopiero tutaj później... razem pewnie z dalszym rolnictwem. Także jeśli chodzi o wydobycie drewna, no chyba żebyśmy się tu uparli i przy tym rolnictwie się dokleili do przetwórstwa drewna. No można też o tym pomyśleć, nie? Z drugiej strony tego jeziorka. No temat jak najbardziej do przemyślenia, myślę. Natomiast czego jeszcze byście się mogli spodziewać? No będziemy musieli odblokowywać kolejne tutaj bajery, no w tej chwili nie mamy, bo ja, o właśnie, ten urząd miejski, czyli ta opieka społeczna, urząd miejski i no bank centralny pewnie nam nie starczy tych punktów. Natomiast zmierzam do tego, że będziemy już w następnym odcinku skupiali się na tych różnicach, których nie ma na autobusie, tak? Bo nie ma autobus, z tego co widzę, chyba mamy odblokowany, więc będzie zajezdnia, będzie dworzec autobusowy. Tutaj też mamy, zobaczcie, zajezdnię taksówek, czyli cały transport w mieście będziemy musieli ogarnąć, żeby już nam się nie korkowało, bo jak no zaczynają się robić korki, no to już wiemy, że coś jest mocno nie tak, że to już jest czas na zmiany i jakiś transport na pewno będzie trzeba im dać, żeby mogli dojechać. Chociaż teraz tak patrzę, że tego przemysłu mamy strasznie, strasznie mało i gdzie ci ludzie mają pracować, moi drodzy? Gdzie ci ludzie mają pracować?
Powiem wam tak, skoro ta rzeka jest i tak zanieczyszczona, to ja może bym zrobił to na hardkorze. Tutaj na koniec odcinka. Większość z was pewnie mnie teraz wyśmieje, ale pewnie bym poleciał tak przez z tymi drogami, nie? Bo myślę w tej sytuacji, moi drodzy, że tu trzeba nawalić przemysłu. Skoro nie możemy z tych drzew skorzystać, a skoro i tak to jest zgodne, powiedzmy, z wiatrem, tak? Czyli ewentualnymi zanieczyszczeniami. Możemy jeszcze kawałek? O, nie tak krzywo, halo. Nie tak krzywo, bo bardzo bym chciał faktycznie, moi drodzy. Nie możemy. Możemy. Możemy, nie możemy. Możemy, nie możemy. Dobra, to już tam później będziemy przerabiali, bo to tam się zrobi. Natomiast powiem wam, że chociaż niekoniecznie, ta jedna droga jest, wystarczy oczywiście. Po co to robić inaczej? Tu możemy jeszcze ewentualnie po prostu do rzeczki dojechać. Lecimy, żeby mieć jak najwięcej kwadracików. No to bym musiał wtedy skręcić też. I nie wiem, czy taki krzywy most miałby sens. No większość z was pewnie stwierdzi, że na łeb upadłem. Ale może spróbujmy, moi drodzy. Może spróbujmy. Bo skoro ta rzeka nam... O! Skoro ta rzeka nam i tak tutaj nie przynosi pożytku, bo jest tak zanieczyszczona przez te ścieki. Chociaż nie będzie na dłuższą metę, ale... Ale jest... To ja bym wam, powiem szczerze, tą drogę troszkę tutaj przebudował, żeby mieć jeszcze troszkę kwadracików, wiecie. Jakiś tam kwadracik na zbyciu, no nie zaszkodzi, prawda, moi drodzy? To jest na 10 metrów pewnie. Ciekawe, czy jak się prawym kliknie? Nie, nie bierze, nie bierze. Nie bierze niestety wysokości. Dobra, jest? No jest trochę krzywo, ale ja nie wiem, czy mi się chce to aż tak się z tym bawić. Moi drodzy, czekajcie, bo mi się aż klawisze z wrażenia pomyliły. Żeby to obrócić? Nie, no to nie wygląda, to nie wygląda. No ale to znaczy, że to nie musi tutaj być tak wysoko chyba. Po co to tak wysoko ma być tu? Czekajcie. Nie chcę mi się bawić, ale się bawię, nie? Nie chcę, ale muszę. To może zróbmy inaczej. Może lećmy od tej strony po prostu. O, będziemy robili na... Ja zawsze wolę tak sobie dalej. Słuchajcie, lećmy od tej strony. Lećmy po prostu na wprost. Tu jeszcze kawałeczek na wprost. Teraz podnieśmy o jedno. O! O, to, 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 to. Czekajcie, czekajcie, to się uda. Ja wiem, że to się uda, nie? No dobra, to tu jest tylko kijowy zakręt. To jest tylko kijowy zakręt, bo cała reszta jeszcze by mogła być, nie? Przez tą strefę z kamieniem. To poczekajcie. Dotąd bym chciał do przodu. Nie mogę, nakładające się obiekty. Wcześniej się nie nakładały, no. Dobra, będzie mniej kijowy zakręt. Słuchajcie, będzie mniej kijowy zakręt, aczkolwiek... O, ciężarówka. Patrzcie, na drogę wjechała. Myślałem, że do wody wpadnie, ale numer. Dobra, to na końcówkę dajmy troszkę tego przemysłu. Tutaj jeszcze to już wypełnimy tak, jak po prostu kratki chcą, na fulla. Tym, co dobudowałem, bo po prostu troszkę nam przemysłu brakuje, a tutaj też był przemysł, aha, tutaj też był przemysł. No i wtedy tutaj całość też jak się da. Jak fabryka dała, słuchajcie, tak jak są kratki, i tak jest przecież wysypisko śmieci. To co się będziemy szczypać? Troszkę przemysłu dodamy, bo... No bo moi ludzie chyba nie mają gdzie pracować, tak?
Tak mi się wydaje, że ci ludzie tutaj po prostu nie mają gdzie pracować. I dlatego tak to, moi drodzy, wygląda, że nie ma aż takiego zapotrzebowania na te większe mieszkania, dlatego że przemysł nawala. Zaczyna mnie ta rzeka oczywiście tutaj irytować, no bo skoro i tak jest zanieczyszczona, to stwierdziłem, no dobra, no to damy tutaj ten przemysł, no. Zobaczymy. Później w planach by było oczywiście tamtą strefę też, myślę, tutaj pomiędzy dwoma autostradami. To będzie, wykupimy ten kwadracik, moi drodzy, bo zobaczcie, tutaj biegną i tak dwie autostrady, więc myślę, że to jest najlepsze miejsce właśnie, żeby do końca polecieć z przemysłem. Bo ten smród niech tam leci, a tam może damy przemysł drzewniany, że tak powiem, nie? Na drewno. Także to tyle chyba w tym odcinku. Ja znów tradycyjnie sobie troszkę poczekam, żeby odblokować kolejny kamień milowy. Nic tu już nie będę robił. Może drzewka posadzę, żeby było bardziej zielono. Zobaczymy, ale tak ogólnie to nic nie będę tutaj już robił. Zielono jest, jak widzicie, ładnie. To może jeszcze razem z wami. No tak, bo tu brakuje znowuż jakieś krematorium by się przydało, bo widzicie, no jest troszeczkę na pewno już pilną sprawą na pewno jest budowanie w tej chwili tego. Stara fabryka, spoko. Pilną sprawą na pewno jest budowanie już tych wszystkich tutaj rzeczy, bo tutaj też będzie szpital, będzie krematorium, no wiadomo. I, no bo tutaj no w centrum nigdzie nie wybudujemy tego krematorium, no chyba żebyśmy, nie wiem, nie, bez sensu. Bez sensu, moi drodzy, także będzie trzeba poczekać. Chyba że zrobimy kolejny cmentarz, skoro cmentarz jest też obiektem... moi drodzy, no możemy zrobić i tak, żeby na przykład tutaj zrobić kolejny cmentarz, bo skoro cmentarz jest też obiektem, jakby to powiedzieć, takiej czci, że podnosi samopoczucie, tak jak w jedynce to przeszkadzało, a w dwójce to pomaga, plus 3 samopoczucie, bo zobaczcie, krematorium 36 tysięcy na miesiąc nas kosztuje, ale nie zmienia samopoczucia. Tutaj kosztuje trochę więcej ten cmentarz, ale polepsza samopoczucie, tylko wiecie co? Ja przy głównej drodze bym ten cmentarz chciał dawać. Ja myślę, że to jest na pewno moment, w którym ten cmentarz trzeba wybudować. I zastanawiałbym się, czy dać go tu na końcówce, czy dać go właśnie już tutaj przy tej strefie, którą będziemy budowali. Myślę, że można by tutaj dać. Akurat plus jest taki, że cmentarz możemy przenosić. Może o tym może nie wiecie, ale cmentarz można przenosić. Także zobaczcie, damy sobie ten cmentarz tutaj i żeby również samopoczucie poprawić, to damy cyk. Cyk. Tym razem akurat będzie za cmentarzem, nie obok. Pamiętajcie, że dobudować kolejne zawsze możemy, ale nie chcemy na razie tego robić, bo... Nie chcemy na razie tego robić, bo nie wiemy jeszcze, jaki będzie plan tutaj tej całej zabudowy, ale myślę, że to jest dobre miejsce, no bo dworzec autobusowy, takie wszystkie bariery, to jak najbardziej taki cmentarz, który też jest no, formą rekreacji i poprawia samopoczucie. A skoro oni tu mają problem, że czekają za karawany, to akurat ktoś za karetką czeka. Już powoli będziemy musieli o tym myśleć, bo jak widzicie, no... Jak widzicie, moi drodzy, nie jest tak kolorowo z tym, nie jest tak kolorowo. Ja sobie jeszcze drzewka, myślę, że tutaj posadzę jakieś... Nie najgorzej te domki wyglądają w średniej zabudowie. Nie ma tragedii. Tym bardziej, że to jakoś tak fajnie schodzi. Widzicie, jest ta górka. Jest San Francisco troszkę, nie? Tutaj pod górkę jadą. Także no całkiem spora ta górka. Zobaczcie, o kurde, całkiem teraz zbliżenia. Ja tak rzadko kiedy robię takie naprawdę zbliżenia. Ale zobaczcie, a jeszcze można bliżej. Jeszcze. Teraz możemy się przyjrzeć naszemu miastu. Ale ludzi tu chodzi, wiecie, ja takich zbliżeń nie robiłem, a tu się okazuje, że... Wow, widzowie, powiem wam, że całkiem mi się to miasto teraz podoba. Oczywiście wiecie, że... A ten czemu stoi na środku drogi? Każdego ludka możecie sprawdzić, możecie zmienić mu imię i nazwisko, możemy ulicę nazwać, oczywiście... O, co oni tu robią?
Oczywiście będę nazywał, będę dla was to robił. Szkoda, że nie można prędkości na danych ulicach zmienić, bo to bym bardzo chciał. Tego mi z pewnością tutaj brakuje, ale ruch jest spory, także tak żyje nasze miasto, tam są strefy mieszkalne, tutaj są chyba ten handel i jak dobrze pamiętam jakieś biura, a zobaczcie jak się obrócimy, jakiś bar, za barem ładnie drzewka, zobaczcie jak to jest pięknie, jak się obrócimy za siebie, to mamy jezioro. Także takie miasto przy jeziorze, no to może kończmy odcinek cofając się. No nic, dziękuję wam moi drodzy. Dzisiejszy odcinek naprawdę troszkę dłuższy, ale jak widzicie wkręciłem się w to mocno, no bo bardzo, bardzo mi się to miasto podoba. To jest nasza wieża, żeby zasięg był. Także widzimy się w następnym odcinku i będziemy działali z kolejnym rozwojem miasta, z kolejnymi rzeczami. Pewnie kolejna sprzedaż prądu też wam pokażę, jak to fajnie ogarnąć, no bo linie energetyczne też mają swój określony przepływ. Także dziękuję wam serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się. Do jutra. Miło będzie, jak zostawicie łapkę w górę i komentarz pod filmem. Trzymajcie się. Cześć.